Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jest ze mną Piotr Piechowiak. Witam cię serdecznie, bestio. Siemanko, siemanko, witam. Bestio, powiedz mi, jak dzisiejszy wieczór ci się podoba? Jestem mega zajarany. Adrenalina, emocje, 12 tysięcy chyba ludzi, jak nie więcej, nie wiem nawet, ale cała hala zapełniona. Naprawdę tego brakowało. Mhm. Gala Fame MMA 11, jesteśmy w Gliwicach. Wypełniony jest po prostu, arena jest wypełniona po brzegi. Dokładnie. Nie walczysz dziś, powiedz, jak ci się patrzy z nostalgią trochę na oktagon? No chciałbym tam wejść, jest tam naprawdę adrenalina, jak już tam jestem blisko, naprawdę. Jeżeli ktoś nie był, to naprawdę nie wie, co człowiek, który tam był, chciałby wejść jeszcze raz. Mm-hmm. Naprawdę, ciągnie tam, naprawdę, jak jestem tutaj dzisiaj, to jest naprawdę już co innego, naprawdę, rewelacja. A jak oceniasz walki, które do tej pory były? Za bardzo nie oglądałem. Oglądałem tylko Piotrka Szeligę i Krzyśka Ferenca. Dziewczyny oglądałem tylko w telewizji, bo cały czas wywiady robię. I nie mam zbytnio jak oglądać. Teraz też tutaj coś leci i też nie oglądam, bo nie mam jak. A co powiesz o Piotrze Szelidze? Bardzo fajna walka. Spektakularna. Tak, dokładnie, dokładnie. Bardzo ciężki knockout. Także gratulacje dla niego. I powiedz mi, walcząc z nim i patrząc teraz z boku, myślisz, że troszeczkę jakby poszedł do przodu, jeżeli chodzi o technikę? Nie ma takiego, nie mam jakby takiego odniesienia, dlatego że ta walka trwała, nie wiem, 2 minuty, 2,5, czy może 1,5 minuty, nie mam żadnego pojęcia. Gdyby to była druga runda, końcówka drugiej rundy, czy początek trzeciej, połowa trzeciej, wtedy mógłbym się do tego odnieść. Czy miał tyle tlenu, czy nie miał i tak dalej, tak? No tak to wygląda, po prostu nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, jakby... Ocenić. Też, no, ocenić, bo też Krzysiek Ferenc go uderzył raz, też gdzieś delikatnie się przewrócił. Nie wiem, czemu tam Krzysiek nie podbiegł do tej sytuacji, żeby gdzieś to wykorzystać w parterze. No kurczę, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie bardzo fajny knockout, super. Tak się kończą właśnie walki. Mhm. Wszystko się może zdarzyć. No właśnie, Piotr również, Piotr Szeliga był w pewnym momencie na deskach. Powiedz mi, jak podnieść się w takim momencie, kiedy dostajesz, upadasz, no i co? W jaki sposób podnieść się, żeby walczyć dalej i zdobyć taką dużą siłę, żeby zrobić knockout? Jeżeli ktoś dostał lekkiego takiego głuszacza, no to jest w stanie się podnieść. Jeżeli dostał tak jak Ferenc, nie był w stanie się podnieść. Tam po prostu było KO. Po prostu on nie wiedział, gdzie on jest. Dokładnie. No, tak to wygląda. Kiedy twoja walka teraz? Już niedługo. Następna gala? Tak. A znasz przeciwnika zapewne? Tak, tak. Znam, dowiedziałem się. Niedługo wy się też dowiecie. Mhm, czyli niedługo wszyscy się dowiemy, zostanie ogłoszona twoja walka i jesteś zadowolony z przeciwnika, z oponenta? Tak, może być. Nie mam żadnych zastrzeżeń, po prostu jest on i po prostu nikogo innego bym nie wybrał. Po prostu dali mi jego i jest. No i tyle. Mhm. Nie było czegoś takiego, że nie, tak, nie. Po prostu jest on, robimy tą walkę, tak robimy i tematu nie ma. Nie czyli ma zacząłeś już przygotowania do walki? Tak, już 4 tygodnie, 5 już takich ma. Jest, no 4 tygodnie jestem już przygotowany. Siłownie robiłem calutki czas, fajty tylko dołożyłem od 4 tygodni, no i szykuję się. Będę mogła zadać więcej konkretnych pytań, kiedy poznam przeciwnika. Dokładnie. Ale powiedz mi, robisz tę walkę, już zaczynasz pod przeciwnika, czy po prostu robisz swój... Nie mam żadnego pojęcia, bo nie wiem na co go stać. Robimy po prostu z trenerem to, co zawsze, to, co gdzieś tam u mnie troszkę leżało, gdzieś tam poprawiam technikę w tym, w tamtym, także robimy to, co zawsze. Robisz nie, swoje? Robię swoje, nie mam czegoś takiego, że się ustawiam na to, co on umie, czy on nie umie, bo ja nie wiem, co on umie, więc wolę się po prostu szykować tak, jak mi trener mówi i tego słucham. Powiedz mi jeszcze, jak oceniasz sytuacje, które się dzieją, dymy, nie dymy, jak oceniasz Ferrariego jako władcę piekieł? Wiesz co, no każdy sobie coś tam do siebie gdzieś tam dokleja, jeżeli jest władcą piekieł, niech będzie, zobaczymy, co dzisiaj pokaże władca piekieł. Jeżeli pokaże się z dobrej strony, to super, jeżeli nie, no to trudno, no to będzie diabłem dalej. No diabła już ma na pewno za skórą, widziałeś jego knockout na Erku? Widziałem, ale... No co ja mam tutaj powiedzieć? No to nie jest takie, nie było tak, że to nie była walka, to było takie machanina i trafił, tak? No ale trafił, no i to jest właśnie, to jest walka. No, no i to jest walka, no właśnie, czy w ringu, czy poza ringiem. Tak, dokładnie, było walenie, udało się, dokładnie. W takim razie życzę ci, żeby kolejna walka była wygrana, równie spektakularna, będzie jak twojego byłego przeciwnika, prawda? Tak, dokładnie.
I to jest bardzo fajne, że jako były przeciwnik potrafisz w fajny sposób wypowiadać się o Piotrku również. I powiem tak, no jeżeli by dał słabą walkę, to bym tak powiedział, ja jestem ogólnie osobą szczerą. Każdy, kto mnie zna, to mnie po prostu jakby ceni za szczerość. Jeżeli jest zielone, to jest zielone dla mnie, jeżeli jest czarne, to czarne. Wygrał, super, gratulacje. Jeżeli by przegrał, no trudno, tak to wygląda. Piotrek, powodzenia, przygotowania, przede wszystkim wytrwałości, prawda? Bo to wytrwałości i najważniejsze, bez kontuzji. Zdrówka w takim razie, dużo. I dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie.